Co myślisz i czujesz? Czego się boisz? Nie. Wiem, dlaczego się z tobą ożeniłem. Bo jesteś czarująca. I masz słodkie, czułe spojrzenie. W oczach widzę twoją duszę. Nie chcę. Dlaczego? Jesteś moją żoną. Pobraliśmy się z miłości, prawda? Przepraszam. Dlaczego nie zapukałeś? Fernando czeka w gabinecie. Trzeba było przysłać lokaja. Jesteś kurierem? Nie było cię w sypialni, więc przyszedłem tu. Wynoś się. Zabraniam ci tu wchodzić. To nic wielkiego. Zakłócasz mi prywatność w moim domu. To także mój dom. Mogę cię wyekwitować. Jeszcze porozmawiamy. Alejandro, jak się czujesz? Dobrze. Przyniosłem dokumenty do podpisu. Musimy ogłosić, że żyję. Zrobiłem to rano. Rozmawiałem z redakcjami gazet, żeby zamieścili krótkie notatki. Nie chcę afer. Co robiłaś z nim w łóżku? Idź stąd. Pytałem o coś. Nie twoja sprawa. Co ci powiedział? Odejdź, bo zacznę krzyczeć. Nie pozwól mu się dotykać. Nie masz prawa mi nic wypominać. Ty mnie w to wrobiłeś. Mówiłem ci. Gadaj, co chcesz. Ale twój brat myśli co innego. Jeśli tu przychodzi, nie powstrzymamy go. Mam dość ciebie i wszystkiego. Spodobał ci się, prawda? Ty ladacznico. Być może przez ten wypadek zapomniałem, co działo się poprzedniego dnia, ale poznałem ją 3 miesiące temu. Rozpoznaję wszystkich poza nią i jej siostrą. Co sądzisz? Nie wiem. Wszystko jest bardzo dziwne. Dlaczego ją okłamywałem? Że pracuję, a moja rodzina mieszka w Stanach. Wiesz, że to nie w moim stylu. Rozmawiałem z kobietą, która widziała wypadek. Wydawało jej się, że ciężarówka jedzie wprost na twoje auto. Jest pijany, trzymajcie się. Rzeczywiście. Ciężarówka jechała prościutko. Ktoś próbował mnie zabić. Alguien trató de matarme. Bueno, no.
Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Komuś zależy na mojej śmierci. I co ma jakiś związek z tą nieznajomą kobietą, która jest moją żoną? Może z jakiegoś powodu się ożeniłeś, tylko nie pamiętasz. Niby po co? I dlaczego nie wspomniałem o tym przyjacielowi, którego znam od zawsze? Fernando, poznałem w Cancun kobietę, która mnie zafascynowała i bardzo mi się podoba. Jej rodzina mieszka w Dacin. Dlaczego nic o niej nie wiedziałeś? Też mnie to zdziwiło, bo to nieprawda. Wszystko jasne. Ktoś wymyślił tę farsę ze ślubem z nadzieją, że szybko umrę, a wszystko odziedziczy wdowa. Zagalopowałeś się. To jedyne logiczne wyjaśnienie. Nigdy wcześniej nie widziałem tej Marii José Samaniego ani jej siostry. Spytaj je wprost. Nie. Bo jeśli mam rację, nie wymyśliły tego same. Dowiem się, kto za tym stoi. Ich ojciec? Albo ktoś inny? Kto? Nie wiem, ale na pewno miały wspólnika. Kogoś, kto dobrze zna każdy mój ruch. Witaj, Wiktorio. Jak się masz? Miło cię widzieć. Dziękuję. Rozmawiałeś z nim? Tak. I co? Jest skołowany. Z powodu Marii José? Tak. Nie chciałem się z nim sprzeczać. Jego argumenty są bardzo logiczne. Hernán mówi, że szok mógł wymazać z jego pamięci wszystko, co dotyczy tej dziewczyny. Możliwe. Ale Alejandro zawsze był racjonalny i rozsądny. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Roberto przewiózł mnie po mieście. Jest bardzo ładno. Jedliśmy w luksusowej restauracji. Fajnie. Skąd ta mina? Coś się stało? Pocałował mnie. No co ty? Jak zareagowałaś? Podobało ci się? Przecież go nie kocham. Nie pleć wzdur. Żeby było miło, nie musisz kochać faceta, z którym się całujesz. Niektórzy są w tym świetni. Nic nie rozumiesz, dla ciebie to tylko zabawa, a grozi nam więzienie. On nic nie pamięta. Czasem mam wrażenie, że coś podejrzewa. Przekonaj go jakoś. Jest przystojny i bogaty. To piękne miejsce. Żyje jak we śnie. Zadzwońmy do taty. Pewnie bardzo się o nas martwi. Twierdzi, że jej nie pamięta i nigdy wcześniej się nie spotkali. Jak to tłumaczy? Wydaje mu się, że ktoś próbował go zabić dla pieniędzy. Stąd ten wypadek, wdowa i wspólnota majątkowa. Niewiarygodne. Pewnie w końcu sam ci to powie, ale nie wygadaj się, że coś wiesz. Oczywiście. Jesteś moim przyjacielem i powiernikiem. I to się nigdy nie zmieni. Uważa, że to zmyślona historia, ale musi istnieć jakieś logiczne wytłumaczenie, prawda? Już sam nie wiem.
Czekam na ciebie od dwóch dni. Gdzie byłeś?